Panie prezydencie, panie ministrze, panie i panowie członkowie rządu i korpusu dyplomatycznego, szanowni przedstawiciele władz, przedstawiciele różnych wyznań religijnych i społeczeństwa obywatelskiego, drodzy bracia i siostry, serdecznie pozdrawiam prezydenta Republiki Madagaskaru i dziękuję mu za uprzejme zaproszenie do odwiedzenia tego pięknego kraju, a także za skierowanie do mnie słowa powitania. Pozdrawiam również premiera, członków rządu, korpusu dyplomatycznego i przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego. Saluto anche il primo ministro. I membri del governo, del corpo pozdrawiam także premiera rządu i wszystkich przedstawicieli władzy cywilnej i państwowej. Kieruję moje braterskie pozdrowienie do biskupów, do członków Kościoła katolickiego, przedstawicieli również innych wyznań chrześcijańskich, różnych religii. Dziękuję wszystkim osobom, instytucjom, którzy umożliwili tę podróż, szczególnie narodowi malgaskiemu, który przyjmuje nas z wielką gościnnością. W preambule Konstytucji Waszej Republiki zechcieliście umocować jedną z podstawowych wartości kultury malgaskiej. Fihavanana. 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 Trudne słowo malgaskie, tak? Trudne słowo. Ale bardzo mocno znaczące, które przywołuje ducha dzielenia się, wzajemnej pomocy i solidarności. Obejmuje ona także znaczenie więzi rodzinnych, przyjaźni, życzliwości między ludźmi i wobec natury. W ten sposób ukazuje się dusza waszego ludu. I te szczególne cechy, które go wyróżniają, stanowią go i pozwalają jemu odważnie i z poświęceniem oprzeć się wielu przeciwnościom i trudnościom, z jakimi musi się zmagać każdego dnia. Jeśli mamy uznać, dowartościować i docenić tężyzną ziemię ze względu na jej piękno i bezcenne bogactwo naturalne, to nie mniej ważne jest uczynienie tego także ze względu na tę duszę, która daje wam siłę, by trwać zaangażowanymi z Aina, to znaczy z życiem, jak to słusznie przypomniał ojciec Antonio di Padova Rahazzari Zafi. Po tym, jak wasz naród odzyskał niepodległość, pragnąc stabilności i pokoju, wprowadzając pozytywną przemianę demokratyczną, która świadczy o poszanowaniu komplementarności stylów i projektów. A to pokazuje, że polityka jest istotnym nośnikiem budowania obywatelstwa i dzieł człowieka, ale kiedy ci, którzy ją pełnią, nie przeżywają jej jako służby dla ludzkiej społeczności, może stać się narzędziem ucisku, marginalizacji, a nawet zniszczenia. Per uno sviluppo dignitoso e giusto, coinvolgendo tutti gli attori della società civile. Perché, come ricordava San Paolo VI, lo sviluppo di una nazione. Jak przypomniał święty Paweł VI, rozwój narodu nie ogranicza się jedynie do postępu gospodarczego. Aby był prawdziwy, powinien on być zupełny, to znaczy winien przyczyniać się do rozwoju każdego człowieka i całego człowieka. Mając to na uwadze, zachęcam was do zdecydowanej i stanowczej walki z wszelkimi endemicznymi formami korupcji i spekulacji, powiększającymi nierówności społeczne oraz do stawienia czoła
sytuacją szczególnego ubóstwa i wykluczenia. Pogrążających się wasz naród w nieludzkiej nędzy. Stąd potrzeba wprowadzenia wszelkich pośrednictw strukturalnych, które zapewniłyby lepszy podział dochodów, integralną promocję wszystkich mieszkańców, zwłaszcza najuboższych. Tego rodzaju promocja nie może ograniczać się do samej pomocy, ale wymaga uznania podmiotów prawnych powołanych do pełnego uczestnictwa w budowaniu ich przyszłości. Ponadto nauczyliśmy się, że nie możemy mówić o rozwoju integralnym bez zwrócenia uwagi i zatroszczenia się na wspólny dom. Chodzi nie tylko o znalezienie środków ochrony zasobów naturalnych, ale o poszukiwanie rozwiązań integralnych, które uwzględniają interakcje systemów przyrodniczych między sobą oraz systemami społecznymi. Nie ma dwóch odrębnych kryzysów, jeden środowiskowy, a drugi społeczny, ale istnieje jeden złożony kryzys społeczno-ekologiczny. Wasza piękna wyspa Madagaskar jest bogata w różnorodność biologiczną, roślinną, zwierzęcą, ale bogactwu temu szczególnie zagraża nadmierne wylesianie, z którego korzyści czerpią nieliczni. Jej degradacja zagraża przyszłości kraju i naszego wspólnego domu. Jak o tym wiecie, pozostałym lasom zagrażają pożary, kusownictwo, niekontrolowane wycinanie cennego drewna. Różnorodność biologiczna roślin, zwierząt jest zagrożona z powodu przemytu i nielegalnego eksportu. Prawdą jest również, że dla wielu zainteresowanych mieszkańców wiele działań szkodzących środowisku to takie, które zapewniają im tymczasowo przetrwanie. Naprawdę, konieczne będzie zatem tworzenie miejsc pracy, działań przynoszących dochód, które chronią środowisko i pomagają ludziom wyjść z ubóstwa. Innymi słowy, nie może być prawdziwego podejścia ekologicznego ani konkretnego działania na rzecz ochrony środowiska bez sprawiedliwości społecznej, przyznającej prawo do wspólnego przeznaczenia dóbr ziemi pokoleniom obecnym, ale także i przyszłym. Na tej drodze wszyscy musimy się angażować, w tym wspólnota międzynarodowa. Obecnych jest dziś wielu jej przedstawicieli. Trzeba przyznać, że pomoc dostarczana przez te organizacje międzynarodowe dla rozwoju kraju jest ogromna i że widać otwarcie Madagaskaru na świat. Istnieje niebezpieczeństwo, że ta otwartość stanie się tak zwaną kulturą uniwersalną, która pogardza, ukrywa i likwiduje dziedzictwo kulturowe każdego narodu. Globalizacja gospodarcza, której ograniczenia są coraz bardziej widoczne, nie może prowadzić do homogenizacji kulturowej. Jeśli uczestniczymy w procesie, w którym szanujemy priorytety i styl życia rdzennych mieszkańców oraz w których respektujemy oczekiwania obywateli, to zapewniamy, że pomoc udzielana przez wspólnotę międzynarodową nie będzie jedyną gwarancją rozwoju kraju. To sami ludzie będą stopniowo przejmować troskę o siebie, stając się twórcami własnego losu. Dlatego musimy przyznać szczególną wagę i szacunek dla lokalnego społeczeństwa obywatelskiego, wspierając jego inicjatywy i działania. Bardziej słyszalny stanie się głos tych, którzy nie mają głosu, a także różne harmonie, nawet sprzeczne, wspólnoty narodowej poszukującej swej jedności.
Zachęcam Was do wyobrażenia sobie tej drogi, na której nikt nie jest odsunięty na bok, nie idzie samotnie czy się zatraca. Jako Kościół chcemy naśladować postawę dialogu Waszej rodaczki, błogosławionej Wiktorii Raszua Manarivu. Jej świadectwo umywania swojej ziemi i jej tradycji, służba najuboższym jako znak jej wiary w Jezusa Chrystusa wskazują nam drogę, do której przybycia jesteśmy powołani również my. Ojciec Święty wspomniał, że była beatyfikowana przez świętego Jana Pawła II. Panie Prezydencie, Panie i Panowie, chciałbym potwierdzić wolę i gotowość Kościoła katolickiego na Madagaskarze do wniesienia wkładu w nieustannym dialogu z chrześcijanami innych wyznań, członkami innych religii i wszystkimi podmiotami społeczeństwa obywatelskiego w nadejście prawdziwego braterstwa, które zawsze docenia Vihavananę, sprzyjając integralnemu rozwojowi ludzkiemu, aby nikt nie był wykluczony. Z tą nadzieją proszę Boga, aby błogosławił Madagaskar i jego mieszkańców, aby chronił Waszą piękną, spokojną i gościnną wyspę oraz uczynił ją dostatnią i szczęśliwą. Bóg zapłaci.